Dzień dobry. Przypadł mi w udziale dzisiaj ten, myślę, że miły zaszczyt poprowadzenia spotkania, podczas którego mam nadzieję rozwiane zostanie chociaż część Państwa wątpliwości dotyczącej przyszłości szczecińskiego basketu. Wierzę, że tej przyszłości na dość wysokim poziomie sportowym, bo czas powrócić do tego, co miało miejsce w Szczecinie jeszcze wiele lat temu, kiedy Wilki Morskie grały w Ekstraklasie, dziewczyny też nie grały na najniższych polach rozgrywkowych, więc ta żeńska i ta męska część basketu szczecińskiego, myślę, że jest taki dobry moment dzisiaj odbicie się, aby spróbować pokazać, że jesteśmy na dobrej drodze, aby przy tej nowej hali również powstało coś nowego w Szczecinie, nowego z pozytywnym, jak najbardziej pozytywnym dźwiękiem. Z doniesień prasowych Państwo już wiedzą, że w tym roku miasto Szczecin przeznaczyło część pieniędzy przede wszystkim na klub Wilki Morskie, nie przekładając żadnych środków na klub AZS Radex. Z jednego prostego powodu oba te kluby na zasadzie wzajemnej współpracy postanowiły nawiązać taką nić porozumienia i stworzyć właśnie na bazie jednego, jak i drugiego klubu jeden wielki, silny szczeciński basket. Piotr Dykier, dyrektor Wydziału Sportu, witam serdecznie. Zbigniew Mangajt, prezes Radexu, i Krzysztof Koziorowicz, przypomnę, trener żeńskiej koszykówki szczecińskiej. Za chwileczkę, mam nadzieję, choć trochę przybliżam Państwu ideę, choć nie ukrywam, że dzisiaj żadnych dokumentów tutaj podpisywać w tej sprawie nie będziemy. Do tego jeszcze pewnie jakaś droga, ale ta idea, myślę, że jest istotna, bo patrzymy w przyszłość pozytywne i o tych pozytywach dzisiaj będziemy na pewno mówić. Piotr Dykier, dyrektor Wydziału Sportu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, no tak, spotkaliśmy się kilka tygodni temu wspólnie tutaj z klubami. Zastanawialiśmy się, co dalej ze szczecińską koszykówką, która w tej chwili, tak jak Adam tutaj wspomniał, po jakimś czasie rozbija się, wraca na należyty poziom. Oczywiście do tego ekstraklasowego poziomu jeszcze trochę brakuje, natomiast wspólnie usiedliśmy i przedyskutowaliśmy sprawę, czy szczecińska koszykówka może zaistnieć na najwyższym poziomie. I oczywiście głosy były na tak. Stwierdziliśmy, że dwoma klubami tego nie osiągniemy, a jeden silny szczeciński klub będzie w stanie szybciej to osiągnąć niż dwa podmioty rywalizujące ze sobą na poziomie pierwszoligowym. Stąd nasza obecność, stąd kierunek, który wspólnie tutaj obraliśmy przy współpracy miasta, przede wszystkim przy zaangażowaniu firmy Radex, przy zaangażowaniu firmy King, panów Nagaja i pana Króla. Chcieliśmy zbudować koszykówkę taką, która, mam nadzieję, już w przyszłym sezonie pozwoli wiązać nadzieję z awansem do Ekstraklasy, wiązać nadzieję z silną szczecińską koszykówką w przyszłych latach, szczególnie właśnie w kontekście hali widowiskowo-sportowej. Stwierdziliśmy, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie to osiągnąć, tylko wspólnymi siłami możemy ten najwyższy poziom w Polsce, tutaj w Szczecinie, ponownie zakorzenić. I myślę, że przy wspólnym udziale obu firm, zawodników obu drużyn, przy wspólnym udziale potencjału zarówno organizacyjnego, jak i finansowego Radexu, firmy King, obu klubów, jak i miasta, możemy ten cel, no, mam nadzieję, w dość szybkim czasie osiągnąć. Znając oczywiście realia, jakie obowiązują w koszykówce, i to zarówno na poziomie ekstraklasy, jak i na poziomie pierwszej ligi. W tej chwili sytuacja, jaka jest w tabeli, wiemy i myślę, że czas pokaże, w jakim kierunku jakby możliwości współpracy na nowy sezon będą obowiązywały. Właśnie w tym czasie, no, zobaczymy, w którą stronę to się potoczy i jak będzie wyglądała faktyczna relacja, jaki klub i w jakich parametrach strukturalnych będzie w przyszłym sezonie grał o te cele, które sobie tutaj wspólnie postawimy. Dziękuję bardzo. Zbigniew Nagaj, dyrektor Radexu. Panie prezesie, jak pan zapatruje się na ten nowy twór, który, jak już dyrektor Wydziału Sportu wspomniał, będzie miał wysokie cele. Nie grę w play-offach, tylko grę o awans do elity koszykarskiej. Witam Państwa. Chciałbym w ten sposób.
mówiąc o tym nowym sezonie, mamy na myśli następny sezon. Chciałbym tu wszystkim podkreślić, że ten sezon oba kluby grają tak, jak dotychczas grały. Mamy wyznaczone cele, któreśmy sobie wyznaczyli na początku rozgrywek i te cele chcemy osiągnąć, zarówno Wilki Morskie, jak i nasza drużyna. I dopiero wtedy będziemy wiedzieli, gdzie, w jakim miejscu jesteśmy. Idea połączenia sił, no, jest to, jej podłoże jest tylko proste. Ilość środków, które mogą przeznaczyć sponsorzy i miasto, które jest jednym też z głównych animatorów tej dyscypliny, są ograniczone i one jakby determinują dalsze nasze postępowanie. Chodzi o to, żeby maksymalnie wykorzystać te dostępne środki. Wydaje się, że sposobem jest połączenie sił obu klubów. No, w pewnym tego słowa znaczeniu. Taki cel przyświecał władzom miasta przede wszystkim, no i niejako następstwem takiego stanowiska była wstępna decyzja, która się powoli już obraca w konkret obu klubów. Krzysztof Kozierowicz, trener żeńskiego basketu w Szczecinie. Panie trenerze, zwiększenie środków finansowych da panu większe możliwości do tego, aby pan mógł w cudzysłowie żonglować składem na tyle, aby ten awans stał się już co bardziej realny. Bo już w tej chwili puka pan też do bramek teraz. Ja może się odniosę najpierw do sprawy, która jakby tu przedłożona jest. Myślę, że bardzo logiczne, bardzo sensowne i cieszy mnie to, że właśnie takim przyjaznym, logicznym, sensownym do kierunku poszło. Rzeczywiście tradycje koszykówki męskiej są wielkie. Warto byłoby, żeby rzeczywiście w Szczecinie wreszcie awans nastąpił zespół Wysoka Ekstralizy. Tym bardziej, że w niedługim czasie duży, piękny obieg to jakby wszystko razem się kontroluje. W kontekście dziewczyn bardzo chcemy awansować, już to prawda. Nie ukrywam. Nie jest to łatwe. To jest nowy twór. Mimo, że już kilka miesięcy ze sobą gramy, to jednak to nie jest czas, który powoduje, że zespół już jest taki, który powinien pewnie awansować do Ekstraligi. Natomiast to nie odżegnuje się, że jest szansa i chcemy sobie rzeczywiście to wykorzystać. Dziękuję bardzo. Jest czas na Państwa pytania. Bardzo proszę, jest ten moment, aby... Ja jeszcze chciałbym jedno pytanie dodać, że być może po okresie rywalizacji przez kilka sezonów dwóch klubów koszykarskich w Szczecinie nadszedł czas, żeby siły połączyć. Stąd między innymi to nasze dzisiejsze spotkanie. Tutaj generalnie rozmówcy tego nie powiedzieli wprost, tu Piotr Wikier trochę to wyartykułował, ale idea jest taka, aby połączyć nie tylko środki i siły klubów, ale również i środowiska kibiców jednego i drugiego basketu, głównie pod kątem możliwości wypełnienia tej hali, która powstaje przy ulicy Zawadzkiego w Szczecinie. I tak jak w tej chwili na mecze Radeksu potrafił przyjść po 700-800 osób, chodzi o to, żeby przychodziło 2700-2800 i generalnie też cała ta idea ma się opierać na zrobienia z meczu takiego show, małego widowiska, aby to przypominało trochę te mecze znane zza oceanu. Tak żeby koszykówka nie była tylko meczem, ale była również pewnym widowiskiem, na który przyjdzie cała rodzina, dosłownie cała rodzina. I taka generalnie jest idea również wspierania się nawzajem klubów, również przy pomocy miasta Szczecin. Proszę pytać, jest teraz dobry moment, żeby Państwo te pytania zlepili. Panie dyrektorze, może jakieś konkrety, znaczy jak ma to wyglądać w przyszłym roku, tak? W tym roku grają kluby oddzielnie, Wilki Morskie i Radeks, czy zmienia się nazwa, czy w przyszłym roku będzie jeden klub występujący? Jeśli chodzi o panów, czy widzę, jak to będzie wyglądało, jakieś konkrety już znamy na dziś? To znaczy trudno w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, bo jest kilka możliwości, biorąc pod uwagę klasę rozgrywkową zespołów i jak to się potoczy. Tak, de facto będziemy później mogli to kontynuować. W tej chwili Radeks jest w pierwszej lidze, Wilki są w drugiej lidze. Oba zespoły, a bynajmniej poziom sportowy, dysponuje do tego, żeby w przyszłym sezonie oba znalazły się w pierwszej lidze i to będzie komfortowa sytuacja. Wówczas no,
tutaj po rozmowie z klubami będziemy się zastanawiali, czy będzie to na bazie AZS-u Radex, czy będzie to na bazie Wilków Morskich. Myślę, że tych dróg jeszcze jest w tej chwili tak dużo, że trudno powiedzieć, którą jednoznacznie pójdziemy. Będzie decydował na pewno koniec sezonu, obecnego sezonu i wtedy będziemy mogli powiedzieć, co dalej, bo równie dobrze może się zdarzyć tak, odpukać oczywiście, że oba zespoły będą w drugiej lidze. Wtedy to także jest jedna z dróg. Może być tak, że Radex awansuje do Ekstraklasy, co też wcale nie jest powiedziane, że tak nie będzie. I także będziemy tutaj jakby zastanawiać się wtedy, którą drogą należałoby pójść. Cel jest jeden. Chcemy, żeby w Szczecinie była jedna szczecińska silna koszykówka zbudowana na obecnych dwóch podmiotach, dwóch klubach. I w tej chwili chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, jaki to będzie jednoznacznie podmiot. Na pewno z udziałem obu stron, z udziałem Radexu, z udziałem firmy King, z udziałem obu klubów i wtedy będziemy mogli powiedzieć po prostu, jak końcówka sezonu zostanie rozegrana, wtedy będziemy mogli powiedzieć, w którą stronę idzie. Ja bym jeszcze tylko dodał, że jesteśmy w tej chwili w decydującą fazę rozgrywek i najważniejsze jest, sądzę, że dla obu klubów, żeby spokojnie te rozgrywki zakończyć, żeby zawodnicy nie myśleli o tym, co będzie w przyszłym sezonie, tylko się skoncentrowali na wyniku sportowym, dlatego że również od niego też będzie zależało, jaki ruch będzie w ogóle możliwy do wykonania po rozgrywkach. To rzeczywiście, tak jak tutaj pan Piotr powiedział, jeszcze jest tak dużo opcji, że nawet trudno w tej chwili je rozważać, bo jest co najmniej kilka, jeśli chodzi o możliwy rozwój wydarzeń. Zarzyński Marcin Głoszyciński, panie Nagaj, czy jest już teraz gwarancja tego, że Radex, czy ten nowy zespół, jeszcze nie wiem, jaki nazwie, będzie trenował w nowej hali? Wszystkie treningi będzie prowadzone na nowym obiekcie, czy, bo rozumiem, hali jeszcze nie ma, ale może już takie rozmowy były prowadzone. Bo jak pan kiedyś mówił, kosz musi być obrzucany, a nie ma pan tej gwarancji, jak to będzie? Znaczy, to może troszkę wybiegamy w przyszłość, bo do tej nowej hali to jeszcze troszkę czasu minie, ale to jest też temat, który będzie trzeba na pewno w którymś momencie rozwiązać, bo tutaj chodzi również o koszty występowania na tej nowej hali. Nie wiem, kto będzie jej operatorem. I wydaje mi się, że jeszcze chyba troszeczkę za wcześnie na ten temat rozmawiać. Na pewno ideą jest, żeby na tej sali grać. Nie wyobrażam sobie granie na nowej hali, a trenowanie tutaj na SDS-ie. To takie rozwiązanie nie wchodzi w rachunek. Sądzę, że nikt rozsądny na czymś takim się nie zastanowi. Zespół musi trenować na tym obiekcie, na którym gra, inaczej to będzie każdy mecz wyjazdowy. To jeszcze jaki procent zawodników stanowią zawodnicy, którzy mają kontrakt dłuższy niż rok w zespole? Bo wiadomo, kadra nie będzie z gumy, połączenie dwóch zespołów to także prawo dżungli, tak? No nie, może prawo dżungli to jest określenie na wyrost. Jak powiedzieć, że tak jak chyba w 90% klubów w Polsce zawodnicy mają kontrakty na sezon, już nie powiem, że na pojedyncze mecze, ale na sezon. I teraz przynajmniej ja mogę powiedzieć za AZS, zawsze kontrakty były zawierane do końca sezonu i tu mogę też powiedzieć, że jeśli o to idzie, to tak jak w poprzednich 5 latach, już było chyba 5 sezonów, mamy za sobą jako AZS Radex III, tak i w tym sezonie od strony finansowej jesteśmy przygotowani na pełną rundę z dodatkami ewentualnie. Tutaj nie widzimy problemu, natomiast to, o czym pan wspomniał, to jest problem dopiero chyba za rok się pojawi. Bo nawet gdyby nie mówię o bezpośrednim awansie, co przynajmniej teoretycznie jest możliwe, ale nawet może się tak wydarzyć, jak było w poprzednich sezonach, że poza drużyną, która awansuje bezpośrednio, bywa 2-3 drużyny dostają zaproszenie do Ekstraklasy, jeżeli je na to stać oczywiście, to tej hali nie będzie od września do dyspozycji. Tutaj nie mamy możliwości. Wspomniał pan, panie prezesie, o tym, że fazie, jak wygląda teraz atmosfera w zespole, bo te informacje na pewno docierają do zawodników, do trenerów, czy jest taka rzeczywiście pełna mobilizacja, czy jest jakaś niepewność może? Ponieważ od pewnego czasu funkcjonują różnego rodzaju pogłoski, plotki na ten temat, między innymi po to jest dzisiaj ta
konferencja, żeby te sprawy wyjaśnić, żeby wszyscy wiedzieli mniej więcej, na czym stoją. Po prostu gramy, cały czas gramy i ja uważam, że atmosfera przez sporo jest dobra. No, jeżeli za tym jeszcze pójdą wyniki sportowe, a najważniejsze są praktycznie dla naszej sytuacji w tabeli najbliższe 3-4 spotkania, bo tu gramy z bezpośrednimi sąsiadami z tabeli. Także tego problemu, przynajmniej z mojej strony, nie widać. Nad nazwą się panowie zastanawialiście już? Nie. Znaczy, ja jeszcze chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie wiem, czy tutaj Krzysztof podzielił moje zdanie. W tej chwili to jesteśmy na takim etapie, że nawet chyba jest za wcześnie, żeby te sprawy rozwiązać, tak jak powiedziałem. My się skoncentrujmy na graniu, bo zarówno Wilki, które prowadzą w tabeli, ale też muszą, czekają im play-offy, więc też muszą się do tego przygotować, muszą się na tym skupić. Tak samo jak my chcemy się skupić na awansie do ósemki. Także jeżeli byśmy teraz zaczęli kombinować, a jakie, no wszystkie sprawy i personalne, i związane z nazwą klubu, chyba jest zdecydowanie za wcześnie. Oba kluby się połączą, drużyny się połączą, ktoś odejdzie, ktoś zostanie dekoptowany, jakieś transfery. A co z młodymi zawodnikami, choćby właśnie w Wilków Morskich? Czy będzie to zaplecie jakieś takie, które było w tej postaci trochę jednak drugiej lidy? Bo jednak, jeżeli będziemy chcieli awansować do ekstraklasy, to będziemy musieli mieć bardzo, bardzo mocny skład, tak? I w tym momencie zamykamy trochę drogę młodym zawodnikom gdzieś, żeby grali jednak w fazie centralnej, tak? Ja bym nie wiedział, dlaczego mamy uważać, że zamykamy drogę. Po pierwsze uważam, że jest to zadanie dla... według mnie, jeżeli nastąpi połączenie klubów, to będzie to zadanie dla nowego zarządu. To trudno, żebyśmy w tej chwili przesądzali, kto gdzie pójdzie. Na pewno to jest coś, o czym trzeba też myśleć, żeby to nie była po prostu drużyna i nic za nią, i to nie duża przepaść. To takie coś nie wchodzi w rachunek. Ja też dopowiem, że wcale nie jest wykluczone, że takie rozmowy też tutaj prowadziliśmy, że będzie drużyna, tak zwana drużyna rezerw, która mogłaby, jeżeli nie w przyszłym sezonie, to w następnym, mogłaby grać czy to w drugiej lidze, czy w trzeciej, tak, na początek. To jest oczywiście kwestia jakby budowania klubu przyszłościowego, tak? To będzie, powiedzmy, kolejny krok. Tego, co może nas czekać już chyba. Pracy z grupami młodzieżowymi właśnie. Zresztą młodzież juniorzy potwierdzają rok ubiegły. Mistrzostwo Polskie w tym roku już awansowało do finałów. Ja myślę, że to tą podstawę trzeba zdecydowanie rozszerzyć. A czy jest w ogóle możliwość taka brana pod uwagę na przykład wykupienia miejsca w ekstraklasie panów, jeżeli byłyby warunki sprzyjające temu, które drużyna by chciała w ekstraklasie? Myślę, że nie, że nie jest to kierunek, który w sporcie jest jakimś takim typowo charakterologicznym czynnikiem, że lepiej grajmy, lepiej budujmy ten klimat wokół tego, co chcemy dać Szczecinowi, jeśli chodzi o koszykówkę, niż kupować, awansować i grać bez tych tak zwanych boków, tak? Bez tego, co się dzieje wokół klubu. Takie jest moje zdanie. Nawet na ten temat nie rozmawialiśmy, nie bierzemy tego pod uwagę. No zresztą tu w Ekstraklasie to nie jest tak, że się kupuje miejsce, tak? Można kupić dziką kartę w drugiej czy w pierwszej lidze. Tutaj trzeba być jak gdyby zaproszony. Jeżeli się nie awansuje, to trzeba być zaproszonym do tego i się wykazać odpowiednim budżetem. Państwo pewnie się orientujecie, że to są dość poważne kwoty. Mimo tego typu zaproszeń wiele klubów nie podjęło wyzwania. Właśnie licząc się z realiami. Co nie znaczy, że na przykład awansuje bezpośrednio, to jest tańsze. To wcale nie jest powiedziane. Bo tak czy inaczej budżet trzeba mieć. To sobie zdajemy sprawę, bo to jest kwestia na pewno pewnych rosza w składzie, przede wszystkim z mocy. Jak mają Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. A jak mnie to ewentualnie zapraszam do indywidualnych rozmów z naszymi gośćmi,